Witamy serdecznie. Małgorzata Burchardt, za konsoletą Magda Brzezińska. Kamery dzisiaj obsługuje Janusz Wiertel. Przy okazji polecamy naszą stronę internetową www.radiopik.pl. Tam dostępny jest nasz program w wersji wideo. W studiu pan Korneliusz Korniluk i pan Jan Malesza. Dzień dobry państwu. W okrojonym mocno składzie, bo no cóż, skończyły się wakacje, proszę państwa, rozpoczęły się dożynki, tak, czyli święta plonów. No Andrzej Krystek dzisiaj raczy się smakiem strzeleckiej śliwki. Zazdrościmy bardzo, no ale niech mu tam my też należy mamy się. Plony, my też mamy swoje plony w studiu, tak, oczywiście przepiękne. Brzoskwinie mandżurskie i takie delikatesowe winogrona, ale to są od dobre, bo nasze, polskie, Ryszarda, prawda? Solca Kujawskiego. Chociaż z Mandżurii, ale wyhodowane w ogrodzie działkowym w Bydgoszczy, a to się liczy, proszę państwa. No cóż, rozpoczęły się dożynki i zbawienne opady, prawda? Zbawienne opady, a wracając do dożynek, dzisiaj ogólnopolskie dożynki Stowarzyszenia Ogrodowe pod nazwą Polskiego Związku Działkowców, czyli Polski Związek Działkowców zrzeszony właśnie w ogrodach działkowych odbywa, czy ma dzisiaj wielką uroczystość w miejscowości Słupca koło Wrześni. No i tam są te ogólnopolskie, my dlaczego o tym mówimy? No i część naszych ekspertów po prostu tam wymiotło, mówiąc. Tak jest, nasze ogrody, nasze działki zawsze biorą w konkursie ogólnopolskim udział. Dzisiaj działka z ogrodu działkowego pod lasem w Niemczu została laureatem roku 2019. Pojechali też, żeby dostać skromną albo mniej skromną, czy więcej skromną właśnie nagrodę. Gratulujemy. Puchary serdecznie. Oczywiście, ogród działkowy pod nazwą Pod Brzozą w Bydgoszczy również pojechał po swoją skromną nagrodę. Czyli co, Kujawsko-Pomorskie górą? My zawsze bierzemy rokrocznie udział w konkursach. No i trzeba powiedzieć, że zawsze sięgamy tam dosyć wysoko. Raz tylko mieliśmy pierwsze miejsce, byliśmy zwycięzcą ogólnopolskiego, ale mieliśmy też drugie, trzecie, piąte, ósme i w tych granicach co roku się mieścimy. Czyli w czołówce jesteśmy cały czas. Na tych 28 okręgów, a więc trzeba powiedzieć, że mamy ładne ogrody, mamy bardzo ładne działki. No ale to nie znaczy, że dzisiaj trzeba stanąć, usiąć I nic nie robić, trzeba dalej kontynuować. Pracy jest bardzo wiele, wrzesień. Przy tej pogodzie to ja powiem państwu taką rzecz. Dobrze, że pada. Ten deszcz jest skromny, ale przez to, że wilgotność powietrza wzrasta i dzień jest trochę krótszy, to rośliny naprawdę są dzisiaj wyjątkowo wdzięczne, bo nie tylko przez system korzeniowy, ale również są dopojone przez liście. My też jesteśmy wdzięczni, przez panie liście. Janku, ponieważ odeszło nam podlewanie, prawda? Tak jest. Dlatego tak dobrze, jeszcze jedno słowo, tylko chociaż tytułem wstępu, to powiem państwu, że co trzeba zrobić. No wtedy, kiedy pada, to nie, ale jak przestanie padać, sekatory, proszę państwa, i zrobić tak zwaną obsługę codzienną. Na czym to polega sekator? I wszystkie przekwitłe, wszystkie chore, gdzieś obumarłe, gdzie trzeba nieco skorygować rośliny. I to dosłownie dotyczy wszystkich, bo nawet te przysłowiowe turki, jeżeli gdzieś przekwitnięty kwiat i go przytniemy, są pąki jeszcze boczne przez cały wrzesień, październik, one będą kwitły. No więc przy wszystkich, i jednorocznych, i dwuletnich, i wieloletnich, i bylinach, i przy krzewach, przecież wiele krzewów przekwitło, gdzieś trzeba te kwiatostany poobcinać, bo one brzydko wyglądają. Po to, żeby w październiku dalej te rośliny wyglądały pięknie. Pięknie. No ja myślę, że to taka nasza codzienna praca, bo jak nam się coś nie podoba, no to trzeba to po prostu wyciąć, pozbyć się, więc oce, jak to tak pan Janek nazywa? Obsługa codzienna, tak jak w samochodach, powiedzmy. Oce, ode. A propos plonów, bo rzeczywiście dożynki to taki, to święto plonów i czas podsumowań, więc możemy już ten sezon podsumowywać powolutku? Tak, na niektóre warzywa, to już tam powiedzmy, czy to cukinie, kabaczki, dynie,
Ewentualnie inne warzywa po prostu. Ogórki jeszcze. To już taka końcówka chyba. No i owoce. Brzoskwinie jeszcze, które mamy późniejsze. Winogrona. Jest cała masa tam, gdzie nie wymarzły, bo to samo z brzoskwiniami powiedzmy. Tam, gdzie nie wymarzły, one już miały zawiązki na przykład. Albo te, co kwitły, to najczęściej wymarzały. Te, które już miały zawiązki albo później kwitły, to te się uratowały. Owoc w tym roku słodki? Aktinid, bardzo słodki. Bardzo słodki. Aromatyczny. Na słowo, bo nie pozwolił nam, proszę państwa, jeszcze posmakować plonów, które przyniósł. Po audycji posmakujemy i wtedy będziemy mogli... Ale wracając do winogrony, ja mam białą odmianę Ize. Zalipską? Zalipską i muszę powiedzieć, że bardzo ładnie obrodziła. I duże. A tak przyszło mi na myśl, że proszę państwa, winogrona, a rodzynki. Oglądałem taki program w telewizji. Można te rodzynki samemu zrobić. Wystarczy je położyć gdzieś w piekarniku w temperaturze nieco. Ale bezpestkowe, żeby nie musiały nie ugotować, to trzeba wysuszyć. Bezpestkowe, tak. Mhm. I wysuszyć. Potem je zakonserwować odpowiednio i mamy pierwsze. Teraz mamy, panie Janku, suszarki do owoców. No właśnie, i grzybów, myślę, że w tych suszarkach, tak. Ale żeby nie zapleśniały te rodzynki, to wodorotlenek sodu jest używany do konserwacji. Tak. Także to one tak. To jednak wilgoć może powodować pleśnienie. Mhm. No i winok i proszę państwa, konfitury przecież. Czas przetworów. Śliwka w tym roku mimo wszystko obrodziła. Mamy trochę tych przecież i Amers, i Herman, i teraz w tej chwili zbieramy. No Dąbrowicka to pewnie już się skończyła. Węgierka już w tej chwili wangenheimska, węgierka zwykła, a więc powidła, przecież nasze powidła są wyjątkowe. Ale te śliwki są wyjątkowe. No właśnie, mnie się wydaje, że są mniej słodkie niż w ubiegłym roku, pomimo, że jeśli chodzi słusznie, śliwka jest trochę mało słodka, nie wiem z jakiego powodu, bo tak... To już podpowiem. Chyba sprawa tutaj może przepływu tej wody, bo jednak no, śliwa lubi, śliwę sadzimy zawsze na podmokłych terenach, a my mamy ją najczęściej tam, gdzie mało. Dużo słońca było sucho, prawda? I trochę sucho. I ona faktycznie jest mało słodka. Ale najsmaczniejsze, ale... przepraszam Janek, śliwki są, jak dostaną trochę mrozu. Węgierka, no być tam powiedzmy, może, tak. Także trochę jeszcze może na to czas. Kiedyś tak było, że we wrześniu na początku zazwyczaj były przymrozki. I to dało... Fantastyczny smak tej śliwce, tak. Przerwę naszą rozmowę na momencik, ponieważ zaczęli już do nas dzwonić słuchacze. 345 50 90, kierunkowy 52. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Słuchamy. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Halina, dzwonię z Torunia. Słucham państwa. Chciałam powiedzieć, bo tu państwo mówicie o powidłach, akurat wczoraj robiłam powidła i właśnie stwierdziłam, że moje śliwki akurat wyjątkowo były bardzo słodkie, bo naprawdę ociupinę cukru tylko włożyłam, ale dzwonię z taką sprawą. A co to za odmiana? Proszę zdradzić. Proszę? Co to za odmiana tej śliwki? Chyba to jest Dąbrowicka, ale na 100% też nie powiem. Duże pan Janek duże mówił owoce. Dużo wody, tak? Tak, duże owoce. W ogóle powidła są takie czerwone, nie są takim w kolorze brązowym, tylko taki bardziej czerwień ze skórki jest. I kompot też jest taki ładny, czerwoniutki, bardzo ciemno-czerwony. Dużo podlewane były? I w kompocie też są bardzo dobre te śliwki. Dużo podlewane? Ale z taką sprawą. Nie słyszę mnie. Koło mojego bloku jest McDonald's i tam mają takie bardzo ładne krzewy żywopłotowe. One są bardzo ładnie zadbane. Ale co mnie ciekawi, tam rosną, posadzone są pigwowce i jest taki pigwowiec posadzony w kolorze, jak kwitnie, ma kwiatki koloru czerwonego, a owoce takie zielonkowo-łaciate, jakbym powiedziała, dosyć duże. I ten pigwowiec kwitł na wiosnę. W tej chwili są już duże owoce, takie prawie że dojrzewające, ale tak około miesiąca temu, może 3 tygodnie temu, w pełni kwitnienia drugi raz był ten krzew. Tak, to jest... I w tej chwili, bo ostatnio tam szamba z 2 dni temu, w tej chwili są już owoce z tych drugich kwiatów. Taki dziwny ewenement. Jakoś nigdy do tej pory nie spotkałam się z naszymi
w Polsce roślinami, nie, które by tak miały, bo to jest normalne. W Hiszpanii na przykład cytrusy, to widziałam, że mają owoce dojrzałe, które spadają, małe zielone owoce i kwiaty na jednym drzewie. Upalne lato, ale w Polsce wysokie nie. temperatury. Igłowce też. Tak. Przeszły okres spoczynku. Proszę pani, upalne lato i okres suszy, bo kiedy roślina wchodzi w stan spoczynku? W naszym tutaj, w strefie klimatycznej, oczywiście niskie temperatura, zima i tak dalej. Ale przecież weźmie Hiszpanię, to tam tych mrozów nie ma. Przychodzą te wysokie temperatury, roślina wchodzi też w stan spoczynku, zrzuca liście, zaczyna drugą wegetację. No i stąd też mamy tutaj akurat w studio mamy, co to jest, brzoskwinia? Brzoskwinia. No i tam zbierają dwa razy do roku. Pierwszy raz pewnie maj, czerwiec, a potem znowuż drugi wysyp teraz na grudnia. Także w grudniu pojedziemy, będziemy mieli... To jest przyczyna właśnie... U nas to też będzie możliwe, tak? Panie Janku? U nas to jest też możliwe, będzie... gdyby to tak było, że czerwiec będzie tak gorący i lipiec, jak powiedzmy, że w tym roku. Ojej, nie będziemy musieli sprowadzać ponad stopni owoców, i suchość. Wtedy rośliny wchodzą w stan spoczynku, a potem rozpoczynają drugą wegetację. Bardzo ciekawe zjawisko u nas. Tak, to tak. To są tak zwane pośpiechy. No dobrze, dziękuję bardzo. One są równie smaczne? Ale jak dojrzeją, tak, powiedzmy, jak zdążą dojrzeć, ale teraz ja się obawiam, że tak się będzie działo. Taka rzecz z rododendronami, z jabłoniami może być, z różnymi innymi krzewami i drzewami. Jabłonie zakwitły w Forsycje tym roku. Nawet tak się zdarzało, że kwitły po raz drugi. Też, tak, także to jest jakby normalną rzeczą, a więc temperatura... To jest jedna przyczyna, ta suchość druga i ingerencja człowieka trzecia, bo jeżeli my w sierpniu, powiedzmy, że w lipcu, bo w sierpniu trochę za późno, ale w lipcu przytniemy roślinę bardzo ostro, no to ona natychmiast wydaje kolejne pokolenie i to też. Gdybyśmy nie przycinali, no to wtedy te pędy pokazują się rzadziej. Także to są takie przyczyny, gdzie normalna roślina... rzecz na świecie, tak, u nas nowe zjawisko. Oczywiście. Właśnie chciałam powiedzieć też, że te McDonaldy, to oni tam dbają właśnie o zieleń i oni regularnie mają jakieś zatrudniane firmy zieleniarskie, tak, i dbają o te krzewy i to rzeczywiście może i tak jak panowie mówicie tutaj, że i nawet przycinanie też miało wpływ, też oprócz wpływ, warunków tak. Może mieć, ale też niekoniecznie, bo mówię, ale bardzo rośliny przechodzą te okres spoczynku i to jest... Natomiast to jest sympatyczne, że drugi raz zakwitł. W tym przypadku pigwowiec, jak tak pewnie drugie pokolenie kwiatu teraz wydało, to te krzewy o tej porze wyglądają na pewno. Tak, bo to całe krzewy, to nie były pojedyncze kwiaty, tylko po prostu całe krzewy obsypane drugi raz z kwiatach. Ale te owoce... Mimo, że zielone owoce były duże. Ale te owoce już nadają się do spożycia? Tak, normalnie owoce to wykorzystywać? Oczywiście. Tak, oczywiście. Na konfiturę, na nalewki. Ale ja robiłem już takie zdjęcia, że były kwiaty i owoce. I to na jabłoni, właśnie na pigwowcu. To taka ciekawostka była. Dziękuję bardzo. Przyroda do widzenia. Nie przestaje nas zadziwiać. Proszę państwa, pozdrawiamy serdecznie. Wędrujemy dalej. Mamy drugi telefon. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Witamy pana. Marian Marek z Włocławka. Ja mam takie pytanie. Mam różę pnącą. I ją po każdym kwitnieniu tam skracałem tak, jak powinno być, to znaczy do pierwszego prawdziwego liścia, czyli do listka, który ma 5 liścieni, prawda? I teraz tak, ona w pierwszym roku po posadzeniu, ta róża, bardzo ładnie kwitła i zachowywała się normalnie, a w tym roku po skróceniu pierwszym tych przekwitłych kwiatostanów zaczęła puszczać takie długie pędy po 2-2,5 metra i nie ma zawiązków kwiatów. Nie ma pąków kwiatowych. Dlaczego to się tak dzieje? Widocznie to jest róża parkowa, bo trzeba pewnie rozgraniczyć, najpierw podzielić te wszystkie róże i zobaczyć, z jakiej grupy pan tę różę ma. Jeżeli to mamy róże miniatury, tam do 20 cm wzrastające, róże wielokwiatowe, gdzie tam 30-40 cm, potem są wielkokwiatowe do 50-60 cm, a potem kolejna grupa to są róże parkowe, które wydają pędy właśnie po 2 metry, po 1,5 metra.
Ale jeszcze są róże pnące, których pędy wyrastają do długości 3 metrów i 5 metrów. I teraz by trzeba było zlokalizować pana róża, z której grupy pan ma. Prawdopodobnie to jest róża parkowa albo pienna i ona takie długie pędy wydaje i to jest rzeczą normalną. Natomiast kwiaty, sprawa kwiatów. Jeżeli ona kwitła w lipcu, powiedzmy na czerwono, tak jak sympatia o tej porze kwitnie tak. Koniec czerwca przez cały lipiec i skończyła kwitnienie. I teraz jeżeli pan ją zbyt mocno przyciął, to ona nie tyle poszła w kwiaty, wydanie drugiego pokolenia kwiatów, a po prostu wydanie pędów bocznych. No i teraz ma pan przyrosty po 1,5 po 2 metry. Czy źle? No dobrze, niech te pędy takie będą, bo w przyszłym roku wystarczy je skorygować do wysokości, do grubości ołówka i z nich powybijają pędy przyszłoroczne, zakończone znowu już całą masą kwiatów, kwiatów i będzie pan miał w czerwcu, w lipcu znowu już bardzo silne kwitnienie. Także tutaj musi pan się zorientować, jaką różę pan ma. Czy to jest róża powtarzająca też? Ale to jest róża powtarzająca, tak. Dlatego że ja ją zasadziłem 2 lata temu. Ona ładnie wrosła. W ubiegłym roku zachowywała się normalnie. To znaczy po ścięciu tych przekwitłych kwiatostanów do pierwszego prawdziwego liścia, za jakiś czas pojawiały się pąki i tak było przez cały sezon ubiegłoroczny. Natomiast w tym roku, po pierwszym kwitnieniu, ja przyciąłem je tak jak w ubiegłym roku, a ona teraz puszcza pędy, ja mówię, takie 2,5-3 metry. Nawet silna roślina. Silna roślina, no i poza tym, że zawiązywała pewno, zawiąże kwiaty, które w październiku będą się jeszcze pojawiać, to wydała, wydała po prostu dodatkowo jeszcze te silne powinna pędy. Na końcach mieć także jeszcze. Tutaj, no co podpowiedzieć. Jest w dobrej kondycji i trzeba ją tylko formować, nic poza tym. Rozumiem, bo ja zawsze tak robię, że jak zetnę te przekwitłe kwiatostany, to je wtedy zasilam, żeby ona... No właśnie, dostała dużo nawozu. Może azotu za dużo dostała. Tak, dostała dużo związków, a no i w tym azotu, no i oczywiście... Bo... Także jest w bardzo dobrej kondycji i myślę, że nie trzeba nic tam za wiele ingerować, za wiele przycinać, tylko na wiosnę skorygować do grubości ołówka te pędy i nic poza tym. A niektóre te słabsze w tym roku, pewnie w październiku, koniec września, powinny jeszcze kwiat pokazać. Jeżeli pan zasila, to taki nawóz do roślin kwitnących. Taki jest dla róż specjalny, dla roślin kwitnących. Żeby fosfor, potas, takie związki, a jak najmniej azotu. Ja kupuję taki nawóz, to się nazywa substral do róż. Tak, tak. No to dobrze. To jest no i ja tym zasilam. I ja mówię, mam oprócz tego jeszcze chyba z 6 czy 7 krzewów Chopina, nie? Tak. Bardzo ładne kwiaty i one też tak samo dorastają na do koniec metra. Sezonu do wysokości tam powiedzmy 2,5 metra nawet, nie? Bo zawsze je przycinam. No Chopin do 2,5, no to już ma pan... Może tak, bo przecież Chopin on tam do 1,5 metra, to do metra on powinien być cały osypany tym przepięknym kwiatem. A w tym przypadku ona jeszcze ma za mało pędów, widać wyraźnie bocznych i ona wydaje masę zieloną. I też ta pogoda spowodowała. Pogoda też, ale dobre ciepło, warunki. Bardzo... Dobre warunki, ciepło. I pozwolić po prostu niech ona się roz... Bo przecież jeżeli to jest z grupy parkowych, to nam przecież to będzie duży krzew w szerokości, w objętości powiedzmy 1 metra czy nawet tak, więcej. Tak. A tak jak jest kilka pędów, no to ona daje kolejne pędy, no i to trzeba uszanować przy tej roślinie. Rozumiem. Tu nie rozumiem. Tyle... Tutaj jest wszystko po prostu dobrze. Jest najedzona, jest... dokarmiona, widać, wydaje pędy i niech ona się rozrasta. Dlatego ja mówię, że zasilam ją po każdym tym kwitnieniu i obcięciu tych przekwitłych kwiatostanów, dlatego że ziemia tam u mnie jest bardzo licha, nie? I dlatego ja jej tam papu trochę daję więcej, żeby ona była w dobrej kondycji. Dlatego rośnie. Pozwolić, ostro. Niech rośnie. Dobrze. W jakimś momencie, jak ona już będzie w granicach objętości tej średnicy 1 metra, przyhamuje, no i to się zacznie wtedy
już okres kwitnienia. No, ona może do października będzie jeszcze kwitnąć, bo zależy jaka pogoda będzie. A z bocznych pędów wyda słabsze, zakończone kwiatami oczywiście. Ale nawet Chopin w ubiegłym roku to przyszły przymrozki jej pierwsze i ona jeszcze kwitła. Jeszcze kwitła, no. Tak. No. Ja też miałem jeszcze w listopadzie w ubiegłym roku. No tak, dokładnie, u mnie tak samo było. I bardzo ładne kwiaty, nie to, że je takie drobne, tylko ładne, grube kwiaty były. Grube, ładne, tak jest. Mhm, dobrze. Ale jeżeli pan mówi, że Chopin nawet 1,5-metrowe takie przyrosty dawał, no to też jeszcze jest w swojej objętości ten krzew za mały. To ona będzie musiała wydać dodatkowo jeszcze więcej tych pędów i one gdzieś w granicach 1 metra wtedy się zatrzymają i będzie cały osypany w kwiecie. Dobrze, dziękuję ślicznie państwu. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. I pędzimy dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie pytanie. Dostałam nasionka palmy. One wyglądają jak orzeszki w czekoladzie. Daktylowe i takie podłużne? To znaczy nie. Bym powiedziała raczej okrągłe. Bo są palmy oleiste, są różne. No, to palmy przywiezione z Ibizy. Ja tam nie wiem właśnie, ona się nazywa. Humilus. Coś tu pisze i ona na obrazku wygląda w taki sposób, że jakby wyrastała z takiej szyszki w doniczce i na tym jakby taka w kształcie szyszki i idzie palma. Czy to w ogóle warto się z tym bawić? Szyszka? A nie jest to sagowiec? Taka szyszka i z tego wyrastają takie liście, ale one mają takie ostre liście. No bo sagowce są, ale one mają okrągłe takie nasiona. Czerwonawe. No okrągłe i to taki ciemny brąz, mówię, jak orzeszki w czekoladzie. Tylko sagowce, aha. No tam proszę raczej pani, problem może być jedynie tylko tym, bo pani pewnie chce wysiać. Ja bym to wysiał, z tym, że nie trzeba trzeba pamiętać, że to jest gruba pokrywa i tam okres stratyfikacji jednak obowiązuje. Ona tak szybko po miesiącu ani po dwóch nie wzejdzie. Włożyć do piasku, do donicy, kontrolować wilgotność. Taki, wilgotność. Ale jaka, i wybije jaka pani, wyrośnie pani. Ziemia, piasek z torfem. Piasek z torfem. Aha. Sam piasek to będzie kłopot z utrzymaniem wilgoci. Pół na pół, piasek z torfem. Piasek z torfem takim Donica duża już? Taka ta docelowa? Czy nie, duża. Przy pęknięciu 12 tej łupiny i... No. No i ale te, wzroście. 12-15 bo ja tutaj mam ich 6, to nie wiadomo, czy jedną po jednej. Wszystkie czy... wysiać. Do jednej wszystkie donicy? W jednej donicy. Bo można wiosną jeszcze wysiać. Donica, część. No powiedzmy Fi 12, czyli taka donica spod pelargonii na przykład. Wziąć tego torfu, wziąć tego piasku, zmieszać, utrzymywać wilgotność w granicach. No znaczy wilgotność taką żeby lekko wilgotna. Żeby zawsze była lekko wilgotna. Temperatura pokojowa postawić gdzieś na oknie w takim miejscu, żeby tam się tym aż tak bardzo nie przejmować. I w tych warunkach ona wzejdzie. Ale to teraz, wiosną? Można połowę teraz, połowę wiosną. Już można teraz. Aha, no to dobrze. Wszystkie do jednej donicy. Dobrze, dziękuję ślicznie. Do widzenia. Do widzenia. 345 50 90. Czekamy na kolejne telefony. No i nie czekaliśmy długo. Mamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa w studiu. Witamy. Halo. Witamy. Tak, słuchamy pana. Jestem słyszalny, tak? Tak, jest. Więc miałbym pytanie co do wiśni, która ma 30 lat i można jeszcze prześwietlać, czy to jest jeszcze pora? Można. I obcinać tak do grubości ołówka, z tego co pamiętam, tak? To znaczy 30 lat, teraz tylko zachodzi pytanie, czy owocuje na końcówkach. Na końcówkach. Tak, na końcówkach, bo to z tamtego okresu była bardzo dobra odmiana pod nazwą łutówka. Ta łutówka, ona dzisiaj jakby występuje, ale to już są sporty zdziesiątkowane wielorazowo, zapylane i właściwie to ona występuje pod nazwą łutówka, a tak naprawdę to nie jest. Natomiast pan ma prawdziwie tą łutówkę.
jeżeli na końcówkach, na tych długich pędach. Mhm. Dlatego ja bym teraz nie przyświetlał, mhm. bo są jeszcze liście, tak dokładnie nie widać. Natomiast wiosną, jak się za takie drzewo zabrać? Tak. Oczywiście najpierw trzeba zrobić tak zwane cięcie sanitarne, zobaczyć, czy gdzieś tam jakiś konar nie jest suche, uszkodzony, czyli... suchy, czyli to by trzeba było wyciąć. I teraz też można farbę emulsyjną, dodać funabenu czy miedzianu i takim 1%, 1,5%, albo też w sklepie jest gotowa maść ogrodnicza. Tak. Polskie Radio.